tu mówiłem, nie wybiegajmy za mocno w przyszłość, bo ona się może 100 razy zmienić. Po prostu cel mam w tej chwili, załóżmy, dużo tych celów, wielokierunkowość jest tego, bo to jest związane z dziećmi, choćby i nawet moje życie osobiste. Nauka, wiedza, plany są i przede wszystkim w zadaniach pożytku publicznego, które się muszą już wykonać, bo są, i te nowe, które teraz startuję akurat w Katowicach, mam determinację niesamowitą, tym bardziej, że mam wsparcie wspaniałych ludzi z techniki filmowej, profesjonalnej techniki filmowej, którzy w tym czasie pandemii mogą mi pomóc w online projektach. Zła ocena potencjału zmian. Możesz po prostu zmienić coś w swoim celu, ale źle to oceniłeś. Więc ta zasada, żeby poczekać, zastanowić się, czy ta ocena twoja jest dobra. Jeżeli masz możliwości, przyjaciół, autorytety, z którymi możesz to skonsultować, to dobrze jest. Skonsultować to z ludźmi, specjalistami, przyjaciółmi. Niech oni to z boku ocenią, czy ty idziesz dobrą drogą, czy te poprawki, które robimy, są dobre. Bardzo często jest, że cierpimy. Teraz tu nie będę mówił o cierpieniu, bo coś nam nie wychodzi, zwłaszcza w szkole ci nie wyjdzie, w jakimś przedmiocie. Nie zrażaj się, że ktoś cię nie pochwali, albo ci jakaś klasówka nie wyjdzie. To nie ma być od razu cierpieniem. Ty masz to zastąpić wysiłkiem, bo to jest priorytet wojownika, o którym pisałem tam, czytaliście na moim Facebooku. Wojownik to wielka indywidualność, więc my nie możemy cierpieć z tego powodu. Musisz włożyć wysiłek. Jest dużo spraw, które można naprawdę szybko rozwiązać. Tylko trzeba chcieć. Wysiłek. A i teraz tu mam taki punkt. Wielokrotnie zdarzało mi się to wcześniej, przyznaję się. Realizujemy nie swój zamiar. Nie swój zamiar. Dlatego się tak uczę. Dlatego obserwuję naukowców. Obserwuję kolegów, którzy mają coś do powiedzenia, do pokazania, żeby mieć swój zamiar, żeby nie realizować czyjś zamiar. Chyba że ktoś mnie poprosi, żebym był współpartnerem. Ale pamiętaj, nie patrz na kolegę w klasie, że on ma szóstkę i jedzie jak Pershing po tym wszystkich klasówkach, sprawdzianach, a tobie to nie wychodzi. Nie, bo to cię ogłupi. Przyhamuje cię w rozwoju. Musisz myśleć, że ty masz wysiłek, który sprawi, że dasz radę. I pamiętaj, jak ja robię. Ja się nie boję ani publicznych urzędów, ani tam nikogo. Po prostu czegoś nie wiem, coś mi nie pasuje mi, nie mam tej kompetencji, to idę. I co się okazuje? Załatwiam wszystko. Ha! Ostatnio nasze stowarzyszenia dostały dofinansowanie z COVID-19, a nie wiedziałem o tym i bałem się tego, bo myślałem, że tylko dla firm. A to okazuje się, że wystarczyło pojechać na szkolenie organizacji pozarządowych i posłuchać innych i zrobić to, i wyszło. Także nasze stowarzyszenie funkcjonuje jedno i drugie dobrze. Więc nie narzekamy finansowo, wszystko nam pasuje. I działamy, nie? Lecimy dalej. No, tu jest takie słowo, napisałem, brak personalizacji. Co to znaczy? To, co przed chwilą powiedziałem o tej klasie i klasówce, że obok masz kolegę, który szóstki robi, a ty nie umiesz wyjść na trzy. Nie ściągamy. Ściągamy? Nie. Ja zawsze w szkole, czy później wyżej, mówiłem profesorowi, nie umie to nie umie. Dlaczego? Bo się bawiłem w akademiku Akademii Medycznej w Katowicach. No i pasuje. Prawda, i co mi zrobią? Zabiją mnie? To pójdę na kierowcę, nie? Mam wszystkie kategorie prawo jazdy. Więc nie ściągaj, nie myśl o ściąganiu. Ty się masz